Witam. Dziś krótka aktualizacja mojego zbiornika. Pokażę Wam, co tu się u mnie dzieje. Wybrałem ten kadr, dlatego że tutaj no, rozszalały się mi lotosy. Zobaczcie, jak ten lotos czerwony ładnie rośnie, jakie już ma duże liście, ile zajmuje już tego akwarium. Tajwan też zasuwa do góry i podobnie te wszystkie lotosy tygrysie zielone też bardzo ładnie puszczają. Zobaczcie, te liście pływające między łodygami pływają sobie skalarki, czyli efekt, jaki chciałem, został praktycznie już osiągnięty. Także no, tu się bardzo dobrze wszystko dzieje. No i ryby, zobaczcie, wszystkie zdrowe, wszystkie są szczęśliwe, zadowolone, najedzone. Bardzo dobrze się czują, pływają tutaj bardzo ładnie. Także wszystko jest jak w największym porządku. O, to jest efekt, jaki chciałem właśnie osiągnąć, czyli te pasiaki pływające między tymi pionowymi łodygami od liści. Także wszystko tutaj się elegancko zadziało. Z tyłu zobaczcie, jak się wszystko ładnie zazieleniło. I w zasadzie to w całym akwarium wszystko ładnie rośnie. O, baczniaki sobie przypłynęły. Tu jest taki zakątek, taka strefa ciszy, trochę zacieniona, czyli taka najlepsza właściwie miejscowa dla tego typu ryb, dla skalarów i innych ryb, które lubią się troszeczkę schować. Zobaczcie, dałem Wam teraz zbliżenie na te lotosy. Praktycznie to już jest połowa akwarium, a liście są jak dłoń wielkie i zarosły mi tutaj aż za bardzo. Że no, przyrosty tutaj są gigantyczne, jeżeli chodzi o te właśnie rośliny. A teraz zobaczcie na tą moją żabienicę. Po prostu już przechodzi samą siebie, coraz większe liście, coraz większe przyrosty. No i ten pałąk, zobaczcie, jak tam się już ciągnie z kwiatkami. Jeszcze co prawda nie kwitną, ale to już jest lada moment, kiedy zaczną się pojawiać nowe roślinki tam i zacznie kwitnąć. Już tych węzłów z kwiatami ma chyba już 7, także będzie cała masa nowych roślinek za jakiś czas. No i najprawdopodobniej będzie tak co chwilę puszczała taki pałąk, ale jeszcze powiem Wam szczerze, że parę razy już u mnie takie rzeczy puszczała, ale nigdy nie był to taki wielki, gruby pałąk. No to już ma ponad metr i naprawdę no, przyrosty niesamowite. A jeżeli chodzi o roślinki, które przycinałem tydzień temu, no to zobaczcie. Moczarka już zaczyna dotykać powierzchni, także zaraz się będzie położyć. Łodwiги, jak z tyłu widzicie, tam jeszcze słabo, ale już około 10 cm przyrosty są. No ale rotale, powiem Wam tak, te z tyłu, co teraz w tym momencie widać, to są te, które zostawiłem, a te z przodu, w zasadzie już prawie podobnej wielkości, to są te, które szczyty, które ja podcinałem i powsadzałem w ziemię na nowo. Zobaczcie, jak to szybko rośnie, jak to szybko się ładnie odradza. Dobra, a teraz sobie popatrzymy trochę na rybki, bo to one są tutaj głównymi gwiazdami w akwarium. Jak już mówiłem, wszystkie mają się dobrze, pływają sobie razem, jeszcze się nie kłócą, jeszcze nie walczą o terytorium, bo jeszcze są za małe. Ale równie piękny. Pokażę Wam teraz jeszcze małe zbrojniki. No niestety samiec
bardzo ładnie wszystkie zasłania. Wszystkie się powykluwały i są teraz na dole tej jaskini. Aż wszystkie zasłony, nie można nic zobaczyć. Ale są. Myślę, że za jakiś czas już zaczną się śmiale pokazywać. O właśnie, o. Teraz trochę je widać. No to ogon włożył. O, widzicie tam przy dnie, ile jest maluchów. I sytuacja się znowu powtórzyła. Jest trochę albinosów i jest trochę czarnych. Także, no mówię, no nie wiem, albo te samice, albo ten samiec. No, któreś z nich miały te geny. O, zobaczcie, ile jest te geny albinosów. Dlatego wychodzą takie mieszane. Tam zobaczcie przy dnie. Też jest ich tam pewnie z 50 albo i więcej. W każdym bądź razie dobrze się mają. Teraz ładnie będzie widać. Ok, jeszcze raz. Ta połowa akwarium, za chwilę pokażę Wam drugą. Bo powiem Wam szczerze, że mam taki problem, że nie mam problemu. Nie bardzo mam o czym kręcić, wszystko mi tak ładnie rośnie. Nie mam żadnych problemów ani z glonami, ani z filtrami, ani z rybami. No po prostu nudy, tylko siedzieć i obserwować. A tak na ten moment prezentuje się druga połówka akwarium. Tu jak widać też wszystko ładnie rośnie, zazielenia się, ryby szczęśliwie pływają. O, same sukcesy. O, wyszła duża kosiara. A tak, zobaczcie, akwarium prezentuje się na tę chwilę w całości. Bardzo ładnie się, widzicie, komponują kolory. Także wszystko się mniej więcej uzupełnia. Rośliny się przeplatają, czerwone z zielonymi. Wszystkie ładnie rosną, wszystkie dobrze się rozwijają. No po prostu, no nic się ciekawego nie dzieje. Nie wiem, muszę chyba jakiś dramat sprowokować, żeby miało czym nagrywać. A pochwalę Wam się jeszcze, że wczoraj zadziało się u mnie pewne wydarzenie, o którym jeszcze nie mogę Wam powiedzieć szerzej, a za jakiś czas już Wam pokażę, co też się wczoraj u mnie wydarzyło. Było to dla mnie dużym zdziwieniem i zaskoczeniem. Moja żona to sprowokowała, w zasadzie to niewiele o tym wiedziałem, zrobiła mi taką małą niespodziankę. Ale to Wam powiem dopiero za jakiś czas, bo jeszcze jestem objęty tajemnicą. Także zostawiam Was z akwarium jeszcze na dwie minuty w ciszy. Zobaczcie sobie, jak to wszystko ładnie wygląda w całości.
No, to tyle by było z aktualizacji na dzisiaj. Cześć.